Witajcie moi drodzy parafianie, parafianie to tacy goście, którzy produkują parafinę na parafi, albo coś w tym stylu. Stary rok mamy już za sobą, a nowy nastał, czyli będzie pięknie, zdrowo i tanio, raj, generalnie raj i tego się trzymajmy. Nie u wszystkich rok zaczął się dobrze, zapewne wiecie co się w nowy rok stało u Tramala, nie wiecie? To musicie go odwiedzić i samemu zobaczyć. Nie, nie wziąłem od niego w łapę za reklamę kanału, bo akurat nie miał tyle przy sobie. Ale bez żartów, to trzeba mieć pecha, że wita się nowy rok z zalaną podłogą. Oczywiście akwarysta powinien mieć to wpisane na pierwszym miejscu zagrożeń akwarystycznych. No, może na drugim, bo na pierwszym jest wspólna kąpiel w akwarium razem z tosterem podłączonym do prądu. Gwarantuję wam, że takie rozwiązanie jest fatalne. Te ostry wychodzą mokre i niedopieczone. Ja rozpocząłem nowy rok z mocnymi postanowieniami. Tak się nad nimi namyślałem, namyślałem i nadumałem, że aż mnie spanie wzięło. No może to wina szampana, który wypiłem w Sylwestra. W każdym razie przespałem się i postanowienia we mnie się ugruntowały. Wiem, że teraz gadam absolutnie o niczym i trochę popłynąłem, ale czuję w takim płynięciu ogromną satysfakcję. Bo można wiele rzeczy powiedzieć, a z czasem zahaczyć o najważniejszy temat, czyli temat akwarystyczny. Więc postanowienia. Postanowiłem zakończyć karierę. Nie, nie, so, sorry, sorry. To mi się pomyliło ze sprawą rozwodową. Także nic nie zamierzam na razie kończyć. Po prostu, jak z czterech akwariów pozostaje jeden zbiornik, to i tematów do pogadania jest znacznie mniej. Generalnie o trzy mniej. A jak się jeszcze człowiekowi własny zbiornik nie podoba, to już w ogóle kaszanka się robi. <laughs> się rozmarzyłem, kaszanka. Ale wolę czarne. Nie wiem, jak ta wędina w różnych częściach kraju się nazywa, ale w łodzi to. Czarne. Podobno jednemu afroafrykaninowi tak czarne zasmakowało, że wpierdzielił sobie rękę aż do łokcia. <tak>, tak wiem, to paskudny rasistowski dowcip. Podobno ma powstać katalog dowcipów, w które można opowiadać i katalog rzeczy, z których można się śmiać. Musimy się zebrać i ustalić, że z akwarium się śmiać nie wolno, a jak już, to tylko lekko półgębkiem. Bo inaczej powołamy się na klauzulę sumienia i wpierdzielimy śmieszkowi. Kiedyś się obrazili na jednego gościa, który stwierdził, że to dziki kraj, a powinni mu pomniczek postawić. Jak ktoś jest mały, to do pomnika daje mu się wysoki coku, i wtedy z dołu już nie widać, że był taki mały. A z góry? A z góry i tak widać tylko same czubki, więc nie ma się czym przejmować. Chyba znowu odpływam. Ten szampan to dziwny był, żeby tyle trzymał? Czyli nie jestem alkoholikiem, jak po dwóch kieliszkach tak padłem. Wracając do postanowień, to postanowiłem się w końcu tym zbiornikiem zająć i doprowadzić do jakiegoś sensownego stanu. I będę to robił powoli, żeby się nie spodzić. Bardziej mnie przeraża postawienie drugiego zbiornika, czyli 240 litrów za tego drania, który się rozszczelnił. Przy tych podwyżkach prądu, za które są odpowiedzialni wszyscy, oprócz tych, którzy są odpowiedzialni, to nie wiem czy dam radę finansowo. A jak wiecie, państwo polskie na mnie leje i daje mi niecałe 700 złotych zasiłku na miesiąc. I nie przejmuję się niczym. Ale nauczyłem się na pytanie to, z czego żyję, odpowiadać z przyzwyczajenia. Albo jakbym ci powiedział, to musiałbym cię zabić. To wszystko jest głupie, ale działa. Także z jednej strony jest chęć postawienia tego zbiornika. Kasa jest, bo przeznaczę na nią to, co było zbierane na kamerę, ale co dalej? Czy tam radę to utrzymać? Było śmiesznie, ale te pytania są całkiem poważne. Jakbym miał pensję polityka, to pewnie bym nawet się nad tym nie zastanawiał. Ale mam tyle co mam i już. Dlatego też kombinuję jak koń pod górę, żeby jednocześnie przeżyć a i was nie zawieść. Bo zapewne czekacie na kolejne filmy i nie powinno was w ogóle obchodzić, co się ze mną personalnie dzieje. Tu ciekawostka. Więcej pomocy dostałem od osób mi wcześniej nieznanych, widzów, którzy choć to źle brzmi, są dla mnie obcymi osobami, niż od mojej pseudorodziny czy też osób znanych mi przez wiele lat. Powiedzenie, że z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęciu jest jak najbardziej prawdziwe. Więc akwarium 240 litrów nie zniknęło z planów, ale podjąłem kilka decyzji, które być może dla starszych widzów mogą się wydawać dziwne, choć i młodsi mogą się za głowę złapać. Każdy ma pracę, jaką chce lub zaledwie może mieć. Kiedyś pracą nazywano wszystko, co było realne. Teraz powstało mnóstwo zawodów, które związane są wyłącznie z rzeczywistością wirtualną, czyli internetem. Są influencerzy, blogerzy, vlogerzy, youtuberzy, podcasterzy, personal shopperzy i jeszcze kilka innych nazw, których nie przytoczę. Są też streamerzy. Czym się różni bycie streamerem od bycia youtuberem? Generalnie już niezbyt wiele różnic jest między nimi. Streamer daje widzom przekaz wyłącznie na żywo, youtuber kiedyś robił tylko filmy, ale robiąc livey staje się jednocześnie streamerem. Niestety youtuberzy zarabiają wyłącznie na reklamach umieszczonych w filmach. Cała reszta to niestety jest trochę taka żebranina. Wpłać tu, wpłać tam, wspomóż. Niektórzy tak to traktują. Ja też nienawidzę ciągle wspominać, że można kanał wspierać finansowo, wpłacając na przykład na Paypal. Ach, poszła prośba o wsparcie, ale taka słodziutka, że to niby nic. O czym innym mówię, a tu sru i poszło. I to mnie bardzo boli, że muszę takie rzeczy robić. Co prawda, YouTube wprowadził możliwość dodania do filmów klawisza z oficjalnym wspieraniem, ale to taka walka YouTube'a z innymi serwisami o utrzymanie się na rynku. A ja, w tej swojej starej i głupawej głowie, wymyśliłem, że ponieważ jestem zagorzałym miłośnikiem grania w sieciową grę World of Warships, mogę połączyć przyjemność z zarabianiem. Czyli postanowiłem od lutego zostać streamerem na platformie Twitch. Gadane mam głos też nie najgorszy. A i grać chyba potrafię, więc czemu nie spróbować? Pomyślałem też o Twitchu akwarystycznym, ale nie wiem czy będziecie tego chcieli. A czemu? A temu, bo ponieważ streamowanie gry cały czas daje jakiś ciekawy obraz. Stream akwarystyczny już niekoniecznie. Możemy sobie wtedy pogadać jak w klasycznym liveie na YouTube, no ale trochę boję się, że możecie się tym znudzić. Sam nie wiem. Ale mogę oczywiście zrzucić decyzję na was, czyli zapytać. To pytam. Czy chcielibyście takiego cyklicznego Twitcha akwarystycznego? Jak wy się na to zapatrujecie? Oczywiście mój YouTube nie ma zamiaru w związku z tym zniknąć. Tu się nic specjalnie nie zmieni. Filmy jak były, tak będą nadal. Po prostu przedstawiam nową możliwość kontaktu. Dajcie znać w komentarzach, czy już zupełnie mi odbiło, czy jednak jeszcze się te kulki w głowie jakoś dobrze odbijają. Nie jak u blondynki. Był żart rasistowski, teraz poszedł seksistowski, czyli jest równowaga. Tak więc streamowaniem gry chciałbym zarobić na swoje akwarystyczne hobby, a może i na chleb, nawet bez masła. Może to głupie, ale człowiek próbuje coś wykombinować. No cóż, wiem, że ten film mało opowiada o akwarium i akwarystyce, ale chciałem Wam przekazać wszelkie newsy. I te tyczące się akwarium, jak i rzeczywistości, która mnie otacza. Także czekam na Wasze opinie o moim pomyśle. To tyle na dzisiaj. Dobranoc. Aha, 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 ktoś pytał, co z Panem Staskiem? Odpowiadam. Pojechał na casting do programu Chłopaki do Wzięcia. Ale nie wiem, czy dotarł, bo ostatnio smsował z pytaniem: Czy jak mi coś w silniku mojego jelcza stosuje, to dobrze, czy źle? Oczywiście odpisałem, że tak powinno być i żeby się niczym nie przejmował. Nie wiem, co dalej. Odpowiedziałem na pytanie, więc to już absolutny koniec filmu. Dobranoc po raz drugi.